Comics, a dzisiaj sobie zrobimy porównanie tych oto głośników, więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o specyfikację tych głośników, to ten ma 40 W, ten ma 20, Bluetooth 4.1, Bluetooth 4.0, ten może grać do 15 godzin, ten jak podaje producent do 10 i ten jest odporny na zachrapania, a ten wydaje mi się, że nie jest. Jeżeli chodzi o cenę tych głośników, to tego kupicie już za 820 zł, a tego 80 do 100 zł. JBL Xtreme ma wbudowany akumulator 10 000 mAh, co pozwala na długo słuchanie muzyki. A ten ma akumulator wbudowany, wydaje mi się, że około 2000 do 3000 mAh. To na taki mały głośnik jak ten, to jest dużo. Tak z bliska wygląda oryginalny JBL Xtreme, takie ma membrany. I z tyłu zameczek i wszystkie potrzebne porty do niego. Tutaj o, w zameczku. A tak z bliska wygląda głośnik XM3, taki ma membrany, bez żadnego logo i również jak prawdziwy ma zameczek wszystkimi portami. A teraz sobie zmierzymy zasięg JBL Xtreme oryginalnego. A ja idę z głośnikiem w tamtą stronę. Dobra, tutaj głośnik przerywa. To teraz sobie sprawdzimy, jaki zasięg uzyskały te głośniczki. 20, 40. Trzymany w ręku, a ja idę tam. Tutaj głośnik zrywa. A teraz sobie zmierzymy zasięg tego głośnika. A ja idę z głośnikiem tam. Tutaj głośnik zacina. Telefon trzymany w ręce, a ja idę z głośnikiem. Tutaj zacina. Podróbka JBL Xtreme uzyskała 32 metry i 50 cm, natomiast oryginał uzyskał 48 metrów w zasięgu, gdy telefon był trzymany w ręce. Tak na maksymalnej głośności gra podróbka JBL Xtreme. Tak na maksymalnej głośności gra JBL Xtreme oryginalny. Can I be your superhero?
JBL Xtreme posiada takie przyciski jak Bluetooth, ściszanie, włączenie, JBL Connect, podgłośnienie i pauzę. A jeżeli chodzi o przyciski w tym głośniku, to mamy tak po kolei: Bluetooth, ściszanie, włącznik, JBL Connect, który tak naprawdę nie jest JBL Connectem, podgłaśnianie i play pauza. A takie wejścia posiada JBL Xtreme oryginalny. Od waszej prawej wejście do ładowania głośnika. Dwa wyjścia do ładowania innych urządzeń, czyli służące jako powerbank, wejście mini jack i wejście serwisowe. A takie wejścia posiada ten głośnik. Wejście do ładowania, do jako powerbank służące, jack i slot na kartę SD. A teraz krótki bonusik.